Witam Was znowu, tym razem w niecodziennej formie i niecodziennym odcinku, ponieważ dziś zrobimy coś, co chciałem zrobić od dawna i zrobimy my reaction to the album i po prostu przesłucham wszystkie piosenki z najnowszej epki The Devil Wears Prada. To jest epka to właśnie chyba Zombie 2, wychodzi na to. Na Spotify jest jako Z2, ale sobie zasłyszałem, to chyba się nazywa. Absolutnie nie słyszałem żadnej piosenki tego zespołu. Słyszałem jakiś tam fragment Nightfall, który znajduje się na tej epce. Dużo słyszałem o tym zespole, słyszałem same dobre rzeczy. I co, chyba trzeba się przekonać samemu, jak to wyjdzie z tym albumem. Lecimy z pierwszą piosenką w takim razie. Zapowiada się dobrze. To będzie refren, tak, ja mam wrażenie. On płynie? Nie wiem, teraz będzie refren. Nie mam żadnego pojęcia. Ale może cały to refren w takim razie? Ale buja, jak na razie zwalniamy. Oj, zwalniamy. Się tak nie robi. Refren albo breakdown. Może to w coś pójdzie, co? Jakieś przejście, to? Refren. Tak. Ja czuję, że będzie taki break, no, żeby rzucić kapci, który taką sobie nie mam. Nie jest to piosenka, który słyszałbym jakoś to często. Troszeczkę nie moje klimaty, ale zła nie jest. Nie mogę się zaregać, zobaczymy całą resztę. Nie
coś jeszcze? Ej. Dobra, także jesteśmy już po pierwszej piosence. Nightfall, bo już za nami. No co, pokrótce już powiem, tak. Piosenka mi aż tak nie siadła, nie moje klimaty. Wszak, no, buja. Buja, co muszę się przyznać. Dobrze, później wypowiem się tak głębiej, a teraz lecimy do następnej piosenki. Oj, szybsza jest ta piosenka. Oj, szybsza. O, może mi się spodobać bardziej. Jest dobrze. Nie wiem czemu, ale czujesz, to może być refren tutaj. Tak najbardziej brzmi jak refren. Znowu nie jestem pewien co do piosenki. Mam nadzieję, że teraz ten album jeszcze czymś mnie zaskoczy. Jeżeli to jest taki jest styl zespołu The Devil Wears Prada, to chyba nie jest dla mnie. Jakby bardzo podobały mi się momenty takie jak ten. Więc wiesz, że są złe piosenki, ale po prostu jakoś nie siadają, wiesz, tak. I nie chodzi tutaj o to, że jest clean vocal, bo clean vocal lubię bardzo. Ale po prostu sam w sobie styl. Nie, teraz jest. To mi się podoba. Jakoś tym. Tym dłużej w tę piosenkę, tym, można powiedzieć, bardziej mi się podoba. Znaczy, początek mi się podobał bardzo, potem średnio, a teraz... dobra, przekonała mnie ta piosenka do siebie. Widzicie? Oni wiedzą, czego potrzebujecie. Znaczy, czego ja potrzebuję w sumie na ten moment. Więc to była piosenka Forlorn. Siadła mi bardziej niż Nightfall. Łącznie, że było więcej clean wokalu.
refren był ten świetny, absolutnie do końca. Nawet jeżeli z początku mi się nie podobał, to tym lepiej. Dopiero to sobie uświadomiłem. Ale chyba widać. No, nie widać, ale no, moją lampą mogą być wszystko widać w kadrze. Nie jest to ważne. Ważne jest to, że lecimy do następnej piosenki. Termination. To był jeden z singli, jeżeli się nie mylę. Ten refren siada. Oj tak, ten mi siada. Refren czy breakdown? Będzie refren. Nie jestem pewien co do albumu jako całości. Myślałem, że można tym radę przebić najlepszy jak na razie według mnie album tego roku, czyli Darko. To się będzie. Może jeszcze na tą radę? Ja czuję, że to może hitnąć jeszcze raz w środku, tak. O. No cóż. Jak na razie nie siada album. EP nie siada. Ale tu już jeszcze przynajmniej dwie piosenki i wtedy wypowiem się o całości, więc na razie lecimy. Zobaczymy, czym skoczy nas Nora. Yeah.
zaczynam wychwytywać styl, jakby, który ma albo cały zespół, albo ten album. Ale gdybym nie wiedział, jakbym przesłuchał też te pierwsze trzy piosenki, które przesłuchaliśmy, gdybym puścił Tom, tak nie mówiąc mi co to, raczej bym poczuł, że to przesłuchanie. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że nie znam innego zespołu, który brzmi w ten sposób. Mają bardzo unikatowy dźwięk. Mi gitara w tej piosence strasznie mi się czymś kojarzy z jakąś piosenką, której słuchałem nawet może całkiem niedawno, ale absolutnie sobie przypominam, z którą się zastanawiam. Przez muzykę. Muzyka jest dobra, to przez to, czy jest 3:15. Będę musiał czytać tekst tej piosenki, w ogóle wszystkich tych piosenek. Wydaje mi się, że może być fajne przesłanko w nich. Koniec. Kraj mi ostatnia piosenka będzie. Także to była Nora, czwarta z pięciu piosenek. Była, mam wrażenie, sporo softer od poprzednich piosenek. Nie wybił mi się, nie wypalił mi się w umyśle żaden taki breakdown. O ile w ogóle kolejny był w tej piosence, się po prostu dałem poniąć i nawet nie zwróciłem uwagi. Podobała mi się ta piosenka. To akurat muszę, jeżeli dałem się po prostu poniąć na tyle, że jeszcze nie pamiętam, co już ją to znaczy, że mi się po prostu wryła umysł, ale nic tam nie zostawiła. Zostawiła miejsce na to, żebym przesłuchałem następny raz, potem trzeci, czwarty, aż absolutnie je znienawidzę. Zobaczmy, jak będzie z ostatnim piosenką. Lecimy do Contignation. Ostatnia piosenka. Czuję, że będzie albo bardzo heavy, albo dosyć soft. Fajna pianina. Czyli soft. No i czuję, że się dogadamy z tą piosenką. Albo i
albo i nieco. Ale się... I've been bamboozled. Jestem zmuszony. Najbardziej w moim guście jak na razie piosenka. W środku myślałem, że będzie po prostu takie zakończenie lżejsze, jak... Nie, w sumie Demon of My Own to nie było zakończenie w nowszym albumie Like Moths to Flame. Ciekawe, cóż to z tego będzie. Oj, czuję, że breakdown. Oj, czuję, że breakdown. Nawet lepiej chyba. A i tak czuję, że będzie taki smash na końcu. Jak ja lubię takie momenty. Give me more. Dobra. A więc to było Zombie 2 EP od The Devil Wears Prada. Mój pierwszy właściwie kontakt z tym zespołem. Dużo nie słyszałem, nigdy go nie słyszałem. I muszę przyznać, że... Czuję, że nie są dla mnie. Przeglądnę sobie raczej ich katalog. Zobaczymy, co mają jeszcze do zaoferowania. Nie mówię, że piosenki są słabe. Piosenki są naprawdę dobre. Ostatnia mi naprawdę spodobała. Myślę, że właśnie Nightfall i ostatnia tak, Contagnation najlepsze piosenki albumu. No cóż,
I biorąc pod uwagę, że w razie słyszałem w pełni tylko 3 albumy w tym roku, czyli Darko od Darko US, Sleep Society od When She Sleeps, czyli ta piosenka automatycznie ląduje na 3 miejsce albumów roku 2021. No cóż, to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Było to coś innego. Mam nadzieję, że ciekawego równie bądź bardziej. Co bądź to bardziej, to czy nie było trudne, bo swoje moje odcinki, które są Resident Sleeper. No to cóż, do zobaczenia następnym razem. Na razie.